kpiniasz, siedzisz na trybunach, oglądasz mecze, denerwujesz się, dlaczego nie grasz? No niestety odnowiła się stara kontuzja pleców i przez to zdecydowaliśmy razem ze sztabem, że odpuszczę i te kilka tygodni spędzę na rehabilitacji tak, żeby na następny sezon być gotowym. No ale oglądając mecz Kasi, bo siedziałem za tobą, to widziałem, że sporo nerwów cię to kosztuje. No tak, śmiałam się, że kilka siwych włosów na pewno przybyło, ale bardzo się cieszę, że dziewczyny wygrały ten mecz, są w półfinale z lewej strony i pomimo tego, że miały ciężką sytuację, bardzo trudny mecz, to mogą się cieszyć z tego, że teraz mogą czekać na przeciwniczki i grać dalej. Nie będzie ci brakowało tego złotego kolejnego medalu? Wiadomo, że chętniej bym tutaj grała niż siedziała, ale teraz ważne jest zdrowie i te cele jakby trochę wyższe i mam nadzieję, że dzięki temu będę mogła spokojnie przygotować się do tego najważniejszego roku, jaki będzie 2021. Obiecane było, że będziesz szkolił młodych zawodników, ja to słyszałem, to nawet chyba z twoich ust dawno temu, no to obietnica została dotrzymana, bo z młodym grasz w tym turnieju. No z młodszym gram, Szkoliliśmy w pierwszym meczu młodych, bo graliśmy tam naprzeciwko naszym zawodnikom, powiedzmy, z młodzieżówki, jeden ze szkoły. Ale owszem, dalej pracuję, tam pomagam w szkoleniu młodzieży i tam troszkę w szkole, a tu tak wyszło, że można zagrać, trzeba zawodnika, więc chętnie się poruszę. Z jedynką Mariusz Pudel! Umiejętnie gospodarujesz siłami. Tak, umiejętnie, jak to się śmieje, my taki starszy model diesla. Jak trzeba, to przyspieszy, jak nie, to tak jak wystarczy, ale oby do końca. Wspaniale, wspaniale. I kończy ten, który już mówił, ja tylko bawię się plażówką, ale jak trzeba, to bierze koszulkę i pokazuje, że nie zapomniał, jak gra się o najwyższe cele. Mariusz Prudel.